tajemniczy świat prawdziwych przyjaciół. Każdy człowiek na świecie marzy o miłości, przyjaźni, bliskości drugiej osoby. Nie ma takich, którzy nie tęsknią za pięknem i za urokliwymi miejscami. Ale w życiu ważne jest, by w tych miejscach i w otoczeniu piękna nie być samotnym. Trzeba kogoś kochać i z kimś dzielić tę miłość. Prawdziwą radością jest wspólny zachwyt nad ciekawym krajobrazem, przepięknym, niecodziennym kwiatem, lasem pełnym tajemnic i bajkowym światem dzieciństwa, który powraca do nas w snach i w trudnych chwilach. Rozkoszą dla duszy jest wspólna podróż przez życie, przemierzanie świata, wszechświata i gwiazd we wspólnych marzeniach. Ludziom, którzy kochają, łatwiej jest znosić wszelkie trudy życia, drobne czy wielkie niepowodzenia, ogromne rozczarowania. Warto wiedzieć, że zawsze mamy kogoś, na kim możemy polegać, że jest ktoś, kto kocha nas bezgranicznie i nigdy nas nie opuści. Ktoś, kto zawsze będzie przy nas, zwłaszcza wtedy, gdy świat nam się zawali. Wtedy ktoś, kto naprawdę nas kocha, wyciągnie do nas pomocną dłoń. Pamiętajmy, że prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie.